Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, koszty służby zdrowia wyeksplodowały w Ameryce. No, jak nie ma nikt normalny, się chyba temu nie dziwi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dziwne jest to, że Biden, kiedy on był kandydatem na prezydenta, no to był jedynym, który nie chciał w zasadzie państwowej służby zdrowia, czy państwowej opieki zdrowotnej, no bo rozumiał, że to zabije konkurencję, że to wprowadzi, no można powiedzieć, biurokrację. No ale teraz przechrzcił się, no i teraz jest po tej lewackiej stronie, także on wszystko by chciał upaństwowić, pozamieniać, pozamykać przedsiębiorstwa dochodowe, no i zrobić wszystko państwowe, taki pełny socjalizm. Szpitale, no to są organizacje, można powiedzieć, niedochodowe. W Ameryce to się nazywa no profit, czyli nie bezdochodowe, niekomercyjne, tak? One nie są zrobione na to, żeby robić dochód dla właścicieli. Na tym samym poziomie, co kościoły, biblioteki, tego rodzaju rzeczy. No i wtedy te organizacje niedochodowe wyższej użyteczności publicznej, można powiedzieć, nie płacą podatków federalnych, nie płacą podatków stanowych, nie płacą podatków lokalnych, no bo w Ameryce płaci się również, jest ten tak zwany podatek, no wyleciało mi to z głowy, no ale jest podatek lokalny od wartości nieruchomości, no i z reguły jest tak mniej więcej 1,5%. No i szpitale nie płacą, no ale każdy sobie myśli niedochodowy, tak, czyli nie ma dochodu. No a tutaj znienacka się okazuje, że te niedochodowe szpitale mają nieprawdopodobnie wielkie ceny, no a do tego szefowie, dyrektorzy, no to dostają jakieś nieprawdopodobne pieniądze. No oni płacą podatek od pensji. No ale co to znaczy? To znaczy, że jeżeli szpitale są drogie, a w Ameryce, no to jak to się odbywa? Każdy, kto pracuje, no to w zasadzie no, większość firm oferuje ubezpieczenie zdrowotne. No i takie ubezpieczenie dla rodziny kosztuje mniej więcej 20-24 tysiące rocznie, czyli 2 tysiące miesięcznie, czyli powiedzmy $15 na godzinę za każdego pracownika. Także, że pensja pensją, a ubezpieczeniem. No te 24 tysiące na rodzinę, na małżeństwo, no na pojedynczych, no to jest mniej, tam około 10-12 tysięcy. No to z tego pracodawca płaci w sumie 80%, a pracownik płaci 20%. Także jeżeli powiedzmy było 20 tysięcy na rodzinę, no to pracodawca płaci 16, a pracownik 4. No i to są spore pieniądze, także ten pracodawca, jeżeli dla każdego pracownika wydaje 16 tysięcy, no to te koszty zdrowotne, no to mógłby ludziom podwyższyć pensję, mógłby więcej ludzi przyjąć do pracy i tak dalej, no a przez to, że płaci takie ubezpieczenia, no to nie ma przedsiębiorstwa, nie ma przedsiębiorca pieniędzy, no paradoksem całej tej sytuacji, no to jest między innymi winny Obama, no bo Obama kiedy wprowadzał ten tak zwany Obamacare, no co to znaczy Obamacare? Obamacare to znaczyło to, że wszyscy w Ameryce muszą mieć ubezpieczenie, czyli każdy został zmuszony do tego, żeby mieć ubezpieczenie. Jak to się wszystko odbywało? No jeżeli ludzie pracowali i mieli jakieś tam dochody i płacili podatek federalny, no to w zasadzie odpisywali ten tam do, jeżeli ktoś zarabiał 20-30 tysięcy i samemu musiał sobie kupić insurance, czyli ubezpieczenie z własnej kieszeni, no to te pieniądze, które teoretycznie by zapłacił, no do 12 tysięcy i tak się nie płaci podatku federalnego, no ale to jeżeli by zapłacił powiedzmy
zarabiałby $20 na godzinę, no to by było 30 tysięcy rocznie, no to by musiał płacić podatek od 20 tysięcy, od 18, no to by zapłacił powiedzmy tam 10%, czyli te 2 tysiące mógłby przesunąć na swoje ubezpieczenie zdrowotne. No ale każdy jest zmuszony do tego, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, a jak nie, no to przy wypełnianiu podatków trzeba deklarować się i płacić karę. No ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że Obama to nie dość, że zmusił ludzi do płacenia, no to w zasadzie ustanowił coś takiego, że są ograniczenia, ile ubezpieczalnie mogą zarobić. No, ubezpieczalnie mogą tam zarobić jakiś procent od tego, co ludzie płacą za tą swoją ubezpieczenie miesięczne. No to każdy normalny rozumie, że te ubezpieczenie, jeżeli procent jest ubezpieczenia, no to ubezpieczenie będzie coraz większe. No szpitale też mają w tym interes, dlatego że wiele szpitali dostaje pieniądze z tego Medicare i Medicaid. Te Medicare, no to jest w ten sposób, że każdy, kto pracuje, no to płaci 2-3% od opieki medycznej i od pomocy medycznej. No i kiedy przechodzi na emeryturę w wieku 67 lat, powiedzmy, no to ma te Social Security, no to jeżeli ktoś pracował ze 40 lat, jeżeli ktoś przez 30 lat zarabiał 140 tysięcy, no to będzie dostawał 4,5 tysiąca, no ale mało kto przepracował 40 tysięcy, no i mało kto zarabiał przez 30 lat 140 tysięcy. Tak, także średnio na ten Social Security, no to średnio jest po 2,5 tysiąca, no ale bardzo dużo osób dostaje tam 1,5 tysiąca. Także, że to jest następna sprawa taka finansowa. No ale ten Medicare i Medicaid, no to są potężne budżety. No i państwo płaci. No i teraz się okazuje, że najgorsza sytuacja, no to jest w Indianie. W Indianie to jest taka sytuacja, że te szpitale obciążają 3,5 raza więcej niż te raty, czy te stawki państwowe na opiekę medyczną. No i w Indianie to są te szpitale, obciążają, to są na piątym miejscu od góry za to, co pacjenci płacą. Insurance, właśnie tak jak powiedziałem, to brakuje pieniędzy dla przedsiębiorców, żeby inni im płacili. Indiana Health, University Health, no to jest stanowy szpital, no i stanowy szpital jest jako instytucja charytatywna, no to ma najwyższe ceny. Najwyższy stanowy szpital ma o 1,5 raza drożej niż średnia krajowa amerykańska. Większość tych szpitali w Indianie, ten niedochodowe, niekomercyjne, no to też mają dużo poniżej średniej krajowej. No gdzie jedynie jest taniej? No, jest w Indianie, w szpitalach jakichś na wsi. No w szpitale, które w sumie nie mają pacjentów, no i nie mają wydatków, no ale pacjenci też lekarze. To cały ten system biurokracji państwowej spowodował to że lekarze prywatni, no to są najsłabiej opłacani. Są najsłabiej opłacani w czwarty od dołu, najniżej lekarze są opłacani. No i wtedy ci lekarze, jeżeli państwowa służba im nie płaci, no to co to pozwala? To pozwala tym wielkim szpitalom wykupywać te wszystkie praktyki lekarskie, no i zatrudniać tych lekarzy na swojej pensji, no i w ramach zatrudniania tego na szpitalnej pensji, no to ci lekarze wysyłają tych pacjentów do tych wielkich szpitali, tak?
już w zasadzie wielkie szpitale, no i rząd, no i ubezpieczenia spowodowały to, że jest zanik prywatnych praktyk, no i ceny rosną po prostu nieprawdopodobne. 70% lekarzy w Indianie, lekarzy zatrudnionych w Indianie, no to 70% pracuje dla szpitala. Ogólnie w Ameryce połowa lekarzy ma prywatną praktykę, a połowa pracuje dla szpitala. No i teraz w Indianie się troszeczkę zdenerwowali, no i powiedzieli, że w zasadzie w ciągu trzech miesięcy szpitale muszą znaleźć jakąś metodę na przyciągnięcie do rzeczywistości tych cen, które oni obciążają, no można powiedzieć, państwo i stan. No ale to taki zamknięty krąg. Ci lekarze, no to są jak bogowie, ci dyrektorzy tak samo. No i traktują swoje szpitale jak prywatne folwarki. No i teraz się biorą za to politycy, że jeżeli to jest instytucja charytatywna, niedochodowa i tak dalej, no to gdzie jest limit? No właśnie w tych wszystkich non-profit, no to jest paranoja, jak się popatrzy, ile pieniędzy ci ludzie na niektórych pozycjach zarabiają. No i teraz szpitale, no to mają do wyboru, albo zaczną redukować te swoje margines zarobku, no bo w Indianie pomiędzy 2015 a 2019, no to średnio mieli zyski dwucyfrowe, to 14% zysków, kiedy taka średnia krajowa jest 3% zysków. No 3%, no to jeszcze można powiedzieć, jest na takim poziomie, że ktoś chce prowadzić to i prywatnie są zadowoleni, kiedy mają jakieś tam 3% zysku. No a tutaj państwowe, no stanowe szpitale mają 14% zysku rocznie, do tego stopnia, że ten stanowy uniwersytet z Indiany, oni mają 8 miliardów w gotówce i w inwestycjach, no oraz mają 7 miliardów rocznie dochodu. To są po prostu nieprawdopodobne rekordy. To bije rekordy coraz większe. No ale i ubezpieczalnie też jedno ręka w rękę to wszystko bije. No to, że Obama dał ograniczenia na procent od opłat miesięcznych, no to wszyscy się dogadali, że opłaty muszą być jak najwyższe. No szczególnie, że te opłaty są w dużym stopniu subsydiowane przez podatki podatników. No jak się coś subsydiuje, no to wszystko od razu drożeje. No i rząd sam w sobie ograniczył te możliwości amerykańskie. No i chęć do tego, żeby ktokolwiek chciał obcinać ceny, no bo nie ma potrzeby i to wszystko tak ustawili, że to nie działa. No, dochodzi do tego jeszcze ten problem, że większość tych pacjentów no, słucha tego, co mówią do nich lekarze. No, a w Indianie, jeżeli 70% lekarzy podlega szpitalom, no to jedno z drugim się zamyka. No, część tych szpitali zdecydowała się wstępnie, że będą redukować te pieniądze, no bo jednak jest reakcja, no bo później jak nie będą redukować, no to znowu się rząd weźmie za to, będzie reperował, no i nakaże im jakieś kontrole cen i tak dalej. No to też na dobre nikomu nie wyjdzie. No ale rząd i urzędnicy myślą, że wiedzą, co robią. No jednak ten wolny rynek
nawet w medycynie jakoś tam działa, w lecznictwie te rozbestwienie. No w Polsce chyba jest jeszcze gorzej, bo w Polsce to lekarze po godzinach czy w godzinach swoich prywatnych przyjmują pacjentów w państwowych szpitalach, a tyle tylko, że po południu na państwowym sprzęcie, tak? Także to już jest w ogóle jak jakaś paranoja i kompletny paradoks. No. Trzeba mieć mądrych polityków, no i trzeba mieć mądrych ekonomistów, no, i pilnować, tak? Pilnować, żeby był jakiś tam wolny rynek, bo jednak te regulacje rządowe, państwowe, ubezpieczeniowe i tak dalej, no to nigdy na dobre nie wychodzi. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, głosujcie na normalnych, nie głosujcie na socjalistów. No, strasznie drogo kosztuje medycyna w Ameryce, no ale ingerencja rządu powoduje to, że jeszcze więcej kosztuje. No, ludzie mówią, że lekarstwa też strasznie kosztują, no ale prawda jest taka, że ten wynajdywanie lekarstw, patentowanie lekarstw pozwala na to, że w Ameryce jest najwięcej takich odkrywanych lekarstw. No, wszyscy chcieliby produkować i zarabiać na produkowaniu masowej polopiryny, aspiryny i innych takich rzeczy, no ale nigdzie na świecie tyle nie ma wynajdywania nowych lekarstw. Niektóre lekarstwa są cholernie drogie, no ale to w Ameryce łapią się nawet za coś, co jest potrzebne 10 tysiącom ludzi na świecie, no bo myślą, że to będzie miało jakieś pochodne benefity. A codzienna medycyna, no dzieci do lat 7 są obejmowane, czy tam do 11 są obejmowane opieką państwową, emeryci są mają opiekę państwową, inwalidzi i tak dalej, także, że to nie jest aż tak strasznie, dużo instytucji charytatywnych też pomaga. Ingerencja państwowa nigdy nie jest za najlepsza. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena. No widzicie nawet sytuacja w szpitalnictwie po prostu jest doprowadzona do ruiny, no, a komuniści chcą totalną wprowadzić kontrolę nad lecznictwem. No, niektórzy klaszczą, ale wyniki są dosyć fatalne. Zdrowia dla normalnych.